skończyliśmy na Bogu, który jest, że tak powiem, wspaniały. Cudowny, otaczający miłością, obiektywną. Zatroskany o każdego człowieka. Opatrzność. No to skąd w tym świecie tyle zła? Skąd w tym świecie tyle zła? To jest taka rysa. Bo bardzo wiele osób, które chce podważyć istnienie Pana Boga, to ten argument bierze jako koronny. Korony. Gdyby Pan Bóg był tak dobry, jak mówicie, to nie byłoby tyle zła. No, temat zła na pewno będzie dzisiaj takim trudnym tematem. To nie ulega wątpliwości. Ale to trzeba go dobrze, że tak powiem, umiejscowić. Masz na to pomysł? No, mówimy dzisiaj o Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Czyli tak naprawdę wszystko, co istnieje. Bo rozumiemy, że w tym określeniu zawiera się wszystko: byty widzialne i niewidzialne. Czyli zarówno wszechświat, który widzimy, jak i na przykład aniołowie. Tak, to są dwie oczywiście drogi interpretacji. Niektórzy to niebo traktują jako to, co jest ponad nami, czyli kosmos, ale druga możliwa interpretacja to tego, tak, jak mówisz, świat, świat niewidzialny. Duchowy. duchowy. No i teraz dlatego Ty mówię, że jeżeli chcemy mówić o złu, to pytanie, czy stworzył je Pan Bóg? Czy Pan Bóg stworzył zło? No bo jeżeli mówimy, że stworzył wszystko, co istnieje, a mamy doświadczenie w życiu zła, takie namacalne nawet. Namacalne, tak. No to pytanie skąd się wzięło? To też zależy od ujęcia tego zła. Pamiętasz, Augustyn mówi, że zło to jest po prostu brak dobra. Jeśli dobro to jest ten most, to złe to są te dziury w moście. Co teraz widać dobrze na naszych drogach, nie? Po, po okresie zimowym pełno dziur. No, jest taka możliwość ujęcia zła, że to jest brak dobra, ale ona się nie broni. No to skąd to zło w takim razie? Bo wtedy zło nie istnieje fizycznie. Nie ma fizycznego zła, a katechizm mówi, że jest zło fizyczne. Ja się doczytałem, że jest zło moralne i że jest zło naturalne. Powiedzmy, naturalnie kogoś spotyka cierpienie, bo sobie nogę złamie, idąc po schodach. To jest jakieś zło, ale takie naturalne, niezawinione przez nikogo, powiedzmy. Jest zło moralne, czyli że ktoś z premedytacją robi mi krzywdę, ale zło fizyczne. No katechizm tak określa. Zło fizyczne i zło moralne. Masz jakiś przykład? No zło fizyczne to jest tak naprawdę zło, które istnieje w świecie, ale nie jest zawinione przez nikogo. Czyli to, co ja nazwałem naturalne, ale tak, to moje określenie tak. jest z innej książki, spoza katechizmu, być może to Katechizm się uzupełnia. nie używa takiego właśnie określenia. Ale dlaczego, może wróćmy jeszcze do tego, że Pan Bóg wszystko stworzył. Dlaczego ja do to, od tego zacząłem? Bo pierwsze, co trzeba powiedzieć, to to, że Bóg jak stwarzał wszystko, na końcu powiedział, że wszystko, co stworzył, było... Bardzo dobre. Bardzo dobre. Więc On zła nie stworzył. No to jak jedynym stwórcą jest Pan Bóg, no to co mamy no jakiegoś właśnie. lewego Boga? <noise> no, nie, nie powiedziałbym, że lewego Boga. No bo niektóre religie mówią, że jest Bóg dobry, który czyni i stwarza dobro, a i jest też Bóg zły, który stwarza zło. I między nimi jest odwieczna walka. Tak, tak. Pamiętasz tę grafikę często na mediach społecznościowych, że jest Jezus, idzie na rękę, łamie się na rękę, siłuje się z szatanem z Szatanem. I wiele osób mówi, że ta grafika jest. Nietrafiona, zła, nieodpowiednia, bo nie można postawić Jezusa i Szatana na tym samym poziomie, przy tym samym stoliku. To jest inna liga. Inna liga, dokładnie. No i dlatego to pytanie o zło jest takie trudne, bo jak my chcemy mówić o tym, że Pan Bóg wszystko stworzył i chcemy pokazać świat, który stworzył, chcemy pokazać wszystkie byty, które stworzył, no to nie da się przejść obojętnie obok problemu zła. No, trzeba go postawić po prostu. Tym bardziej, jeżeli jeszcze mamy tą wizję, że ten, który stwarza Bóg. Jest taki, jak ostatnio mówiliśmy. Jest dobry. A w ogóle, czy zło istnieje? Bo ty mówisz, że ono jest fizycznie obecne, my go doświadczamy, to prawda. Tak. Ale czy ono jest stworzone, czy to po prostu jest konsekwencja zaburzenia hierarchii tego, co było dobre? Przykładem na to może być to, co nam mówią na studiach, wykorzystanie noża. Jest to narzędzie w postaci noża do krojenia chleba i wielu dobrych rzeczy, a ktoś może go źle wykorzystać, niewłaściwie, niezgodnie z przeznaczeniem. Czy zło nie jest przypadkiem czymś, coś, co powstaje, kiedy świat dzieje się niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z zasadami? To odchylenie od normy. Odchylenie od normy, że człowiek I tam I tam robi się zło. Dobrze, tylko tu się zaczynaliśmy, że tak powiem, od razu na człowieku, który czyni zło. A pytanie jest szersze w ogóle o obecność zła w świecie. Łącznie z śmiertelnymi chorobami, z trzęsieniami ziemi, z głodem. W no, wykluczeniu społecznym dzisiaj na przykład to jest zło. No i w świecie zwierząt biedna antylopa, która jest pożerana przez dzikie tam lamparty. No. Dlatego tak pytam, bo nie ma tu takich prostych, łatwych odpowiedzi. Nie, nie da się tak po prostu powiedzieć komuś w tym momencie, że no, to jest brak dobra. A jak ktoś mówi, że zło stworzył ten zbuntowany archanioł, no. to mógł to stworzyć? Miał taką władzę stwórczą? Pytanie, czy to polega na tym, że stworzył, czy stał się. Zaraz powiem o co chodzi. Jak się klasyfikuje zło, albo inaczej, jak się próbuje mówić na temat zła, to zawsze pojawia się problem Boga, który stwarza świat. Za każdym razem. I w podejściu są różne sposoby. Jeden jest taki, że obwinia się Pana Boga. To, co Ty powiedziałeś na początku. Że najłatwiej zostać ateistą na takiej zasadzie, że powiemy: Skoro Bóg jest taki bardzo dobry. Świat, który stworzył, jest bardzo dobry, a ja doświadczam zła, więc Boga nie ma. Ktoś Albo Bóg jest, i co gorsza, zły. Czasem ateiści nawet mówią tak, że oni wyrządzają przysługę Panu Bogu, mówiąc, że nie istnieje, bo w przeciwnym razie musieliby powiedzieć, że jest po prostu złym Bogiem, który stworzył zło. Stworzył cierpienie, stworzył ból. I to jest jedna rzecz. Jedna wizja, która rodzi się to kiedyś tak fajnie przeczytałem, że rodzi się z krzyku człowieka, który doświadczył zła. On krzyczy do Pana Boga i zaprzecza jego istnieniu, bo sobie nie może z tym złem poradzić. Druga wizja jest taka, która jest często po stronie ludzi wierzących, czyli bronią Pana Boga. Mhm. I tu jest to, co ty powiedziałeś, że świat jest harmonijny. Jeszcze inni mówią tak, że świat jest najlepszy z możliwych. Tak zwana teodycea. Czyli, że Bóg... Mając do wyboru ileś tam możliwych światów do stworzenia, stworzył taki, jaki jest najlepszy. Nawet jeżeli jest w nim zło. Z tym jest tylko jeden problem znowu. Jaki? Tutaj już zniknął krzyk człowieka, który woła do Pana Boga, bo doświadczył zła. W momencie, kiedy się stworzy taką wizję Pana Boga, który stwarzając świat, stwarza go, że tak powiem, najlepszym możliwym, to nie ma powodu, dla którego człowiek ma krzyczeć, że jest zło. To już wchodzimy na filozofię ładną. No, ale takie dwa ujęcia. No nie? To są dwa najbardziej powszechne ujęcia w temacie zła. Jeden jest taki, że Boga obwiniamy o to i albo mówimy, że nie istnieje, albo mówimy, że jest zły. A drugi jest taki, że bierzemy go w obronę, że on nie jest źródłem zła, nie utrzymuje go w istnieniu, a jedynie dopuszcza. I wtedy człowiek nie powinien krzyczeć, że mi się coś złego dzieje? Wtedy zanika ten krzyk, on nie jest już słyszany. A jeszcze, nawet ciekawiej, przeczytałem kiedyś, że jak się wszyscy skupiają na tych dwóch sposobach ujęcia zła, to zapomnieli o jednym. O złu zajmują się Panem Bogiem, ewentualnie człowiekiem, ale nie zajmują się już złem. Mówią o Panu Bogu, że jest albo tym, który stworzył, albo tym, który nie stworzył, a go dopuścił. Mhm. Więc trzeba poszukać czegoś innego. No, katechizm tu mówi, podpowiada taką drogę, ale. Ta druga wychodzi z zupełnie innej perspektywy. No, z jakiej? Z tego, co ja tak doczytałem, że Pan Bóg stwarza świat, który ma się stworzyć do końca na jakiejś drodze, w jakimś procesie. Pan Bóg nie stworzył świata doskonałego i skończonego. Pamiętasz, w zeszłym odcinku mówiliśmy, że ulubiona krzywka Pana Boga, Stworzyciel, nie? Wszystko tworzy. Tak, tak. I, I w tym tej części, co przeczytałem, uderzyło mnie to, że Pan Bóg stwarza świat i ten świat jest w drodze do doskonałości. I teraz na tej drodze człowiek dostał, świat dostał wszystkie narzędzia, jakimi Pan Bóg dysponował. Mówiąc to mam na myśli wolną wolę, możliwość wyboru dobra, możliwość odrzucenia dobra i dostał też w pakiecie wszystkie konsekwencje, które za tymi wyborami idą. To jest najczęstszy sposób ujmowania, że wolna wola człowieka wymusiła jak gdyby to, że może pojawić się zło. Wymusiła logiczną konsekwencję. Złego czynu, złej decyzji, tak. złego wyboru. Ale nadal nie mamy odpowiedzi, skąd jest zło takie fizyczne w świecie. No i katechizm tu idzie od rzeczy bardzo dobrych, mówi tak. Skoro ten świat jest cały czas w procesie stawania się doskonałym, to musi być moment, logiczny moment, że coś było lepsze. A coś było tylko dobre. I Katechizm mówi, skoro można stworzyć coś lepszego, to można odrzucić coś dobrego. I idzie tam po przecinku dalej. Skoro można wybrać dobro, to można go też nie wybrać. I w końcu pod koniec zdania ląduje: Skoro można czynić dobro, to logicznie musi być też możliwość czynienia zła. Czyli no tak, złego wykorzystania. Na poziomie dobra. człowieka, który dokonuje jakiegoś wyboru. A tak. ja się dalej pytam o zło, które istnieje w świecie, nie o człowieka, który czyni zło. Katechizm nie daje odpowiedzi. To tak, powiedziałeś na początku zło fizyczne. Ja to nazywam zło naturalne według tej innej książki, bo fizyczne to no, tak, to... jakby istniało namacalnie. No ale popatrz, no, to, to z tego by wynikało, że co, że Pan Bóg stworzył raka, na którego umierają pewnie setki tysięcy, jak nie miliony ludzi. Pan Bóg stworzył komórki, które mają procedurę, harmonogram działania w naszym organizmie i pojawia się defekt. A skąd się pojawia defekt? No właśnie, jesteśmy już w pewnym splocie wydarzeń. Defekt się pojawia, bo powiedzmy są jakieś oddziaływania w przyrodzie, czyli nie wiem, sztuczne nawozy i tak dalej, i tak dalej. Coś, co wywołuje złe działanie tej komórki. A jeżeli ktoś żyje naprawdę zdrowo i odżywia się zdrowo i unika wszelkich możliwych takich tych, a i tak umiera na raku, no bo nie jesteśmy w stanie parunat. wykluczyć wpływu na niego jego przodków. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie dać taką sytuację bardzo sterylną, że ktoś nigdy w swoim Ale, życiu nie doświadczył... Zauważ. od początku, nawet jak się czyta Pismo Święte, Stary Testament, od początku są jakieś kataklizmy, od początku coś się wydarza. Od początku jest coś, co powoduje, że człowiek cierpi. Niezawiniony sposób. Nawet panie Jezus, jak się zwierza w Siloę zwaliła, to mówił, że na ludzi ich zabiła, to, to, to dał tak do zrozumienia, że oni i tak nie zawinili, to nie ma znaczenia. No trzeba powiedzieć, że taki jest świat. No ale dlaczego? Ja bym jeszcze wrócił, bo ja powiedziałem o tych dwóch najbardziej powszechnych ujęciach. Ty już mówisz o człowieku, który działa, natomiast jest jeszcze trzecie ujęcie bardzo ciekawe. Obok tego, w którym Bóg jest winny i obok tego, w którym Boga się za wszelką cenę broni i odcina w ogóle od zła, jest jeszcze bardzo ciekawe ujęcie z naszej perspektywy właśnie wiary chrześcijańskiej. Jest Bóg, który się angażuje w zło. To, to, to jest pod koniec tego rozdziału. No Do tego chciałem dojść. To, to jak tam jest napisane? Bo to jest bardzo, bardzo ważne, no nie? bo tak naprawdę to jest jedyna możliwa odpowiedź na zło. Ja chciałem wylądować na tym stwierdzeniu, które nas odnosi do poprzedniego odcinka, do wszechmocy bożej. No. Że skoro już tak w tym świecie jest, to Bóg jest wszechmocny, bo On wchodzi i z tego wszystkiego złego, co człowiek doświadcza. Bóg swoją wszechmocą potrafi wyprowadzić dobro. A to jeszcze nie, to jeszcze nie jest to, co ja mam na myśli. To jest też taki wybieg, który my robimy bardzo często, słuszny w wielu kwestiach, ale nie do końca. Bóg jest tym, który, angażując się w zło, mówi złu nie. I mało tego, jest jedynym, który może mu powiedzieć. No to, to to jest połączone bardzo. Nie po to, żeby wyprowadzić dobro, po to, żeby zło pokonać. To jest różnica. To, to mam na myśli. To bo na myśli. wyprowadzić dobro ze zła można w przypadku czynu. Ale nie można w przypadku zła y, takiego fizycznego, zła nawet nie fizycznego. Zła, które ma charakter osobowy. No to już jest kolejne określenie zła, o którym nie mówiliśmy do tej pory. Nie mówiliśmy do tej pory i ono się musi pojawić, bo jeżeli chcemy mówić faktycznie o takim złu, które jest. Jest takie słowo, tylko. No, myślę, że każdy może będzie wiedział o co chodzi. Irracjonalne, niewytłumaczalne, nie ma sensu. Najczęściej człowiek, jak krzyczy z powodu zła, to dlatego, że go nie rozumie, że nie potrafi go wytłumaczyć, nie potrafi znaleźć sensu dla tego zła. No nikt nie widzi sensu dla trzęsienia ziemi, które zabija ileś tysięcy niewinnych osób. No nie? To ja to nazywam zło naturalne. No a to jest zło, które jest irracjonalne, niewytłumaczalne. I teraz, jak człowiek krzyczy, to Bóg wcale nie musi być przez człowieka broniony przed złem. Wręcz przeciwnie, Boga trzeba. Zaprosić do tego i zobaczyć, że on jest pierwszym, który się sprzeciwia złu. Tak, brał ten krzyk człowieka i on go niósł w walce ze złem. Ale wprowadziłeś w naszą rozmowę to określenie zło osobowe. Osobowe, tak. To jest. Dlaczego? Bo mi się to bardzo spodobało. To teraz powiem, jest taka książka Adolfa Gesze Zło. To są cztery jego krótkie artykuły dotyczące zła. Nie wyczerpuje tematu, nie jest obszerną jakąś wielką publikacją. Ale on bardzo pięknie pokazuje, że ani Bóg nie może być źródłem zła, ani człowiek nie może być źródłem zła. Zło musi być gdzieś pomiędzy. I to, jaką daje odpowiedź Biblia, czy powiedzmy całe objawienie chrześcijańskie, judeo-chrześcijańskie, jak on mówi, mm -hmm. czyli Stary i Nowy Testament, to że pomiędzy tym jest figura szatana. I ani Bóg nie jest winny złu. Ani człowiek nie jest winny zło. Jeszcze bardzo ciekawie pokazuje, odwołując się do właśnie tej historii stworzenia świata, już idąc krok dalej, czyli do upadku pierwszych rodziców, do tego momentu kuszenia, że to zaskoczyło i Boga, i człowieka. No, jeśli tak można. Że powiedzieć. zło zaskoczyło. Nie było przewidziane. Bóg nie przewidział zła w tym świecie, który stworzył. Możemy się bawić słowem i powiedzieć, zaskoczyło, no. w sensie zadziałało. Bo człowiek gdzieś tam dopuścił. Nie, w sensie, nie? że nikt no, nie był na to przygotowany. Rozumiem, ale bawi się słowami. Nawet Pan Bóg nie był na to przygotowany, że ktoś pojawi się taki, kto wprowadzi zło. Nie, no to jak Bóg mógł nie być przygotowany? To wiesz, to jest obraz no, jakiś. Tak, tak, tak mówi. Ja mówię, jak on pokazuje to, no, nie? On, żeby było jasne, to nie jest coś, to walczy z chrześcijaństwem. Wręcz przeciwnie, pokazuje, że tylko objawienie daje odpowiedź na zło. Że w ogóle nie ma innej drogi szukania odpowiedzi, że wszystkie filozofie, nawet inne religie wykładają się, że jedynie w tym takim objawionym przez chrześcijaństwo wizji stworzenia świata można wytłumaczyć obecność zła, nie usuwając pana Boga, ani nie robiąc Boga kogoś złego. Ale na takiej zasadzie, że Bóg stwarza wszystko bardzo dobre i pojawia się ktoś, kto wprowadza zło. W tym bardzo dobrym świecie. Mhm. My go nazywamy szatanem. No to jest figura szatana. Czyli węża, który zwiódł pierwszych To ludzi, jest obraz. No nie? Nie? To jest bardzo ciekawe, bo z tego by wynikało, że decyzja szatana, bo tu byśmy już weszli na to, że to jest anioł, no nie? Mamy mhm. stworzenie aniołów. Przyjmujemy, że szatan jest upadłym aniołem w teologii chrześcijańskiej. Czyli, że decyzja szatana zaskoczyła też Pana Boga. No, nie zgadzam się z tym zdaniem. Pytanie, czy, czy, no, czy to jest tak bardzo złe? No, czy to, co Pan Bóg stwarzając szatana, od razu wiedział, że stwarza tego, który upadnie i wprowadzi zło w świat? Jak czy stworzył mówiliśmy... szatana jako tego, który niósł światło, a on swoją decyzją odesz odszedł od Pana Boga, zaskakując go trochę? Nie, mówiliśmy, że Pan Bóg jest tym, który zna wszystkie możliwości. Więc no takie tak, stwierdzenie ale... robocze, że zaskoczyło to Pana Boga, to jest dla mnie niespójne. No wiem, niespójne. wiem to tu mi chodzi o to, że, że on po prostu i tak wiedział o tym i, i ryzykował. No wiedział, nie? że może być tak i wiedział, że może być tak. A on miał wolną wolę. Bo jeżeli będziemy tylko bazować na tych obrazach takich ładnych i zapomnimy o no, fundamencie, a fundamentem jest wolna wola i fundamentem jest proces tworzenia, do którego człowiek został zaproszony. Znaczy tylko tutaj chodzi o coś takiego, że, że to nie jest przemyślane przez Pana Boga. Jak jest nieprzemyślane? To jak możesz Ale... tam mówić? to mówić? Wiem, no że mówisz no, obrazami. Bo, bo w tym momencie, jak powiemy, że Pan Bóg przemyślał stworzenie szatana, który będzie zły, no to znaczy, że stworzył zło. Nie, Pan Bóg przemyślał stworzenie szatana, który może podjąć decyzję. Luciferus, niosący światło, może podjąć decyzję. No tak. Tylko A że tylko teraz pytanie, czy na przykład my możemy zaskoczyć Pana Boga, że podejmiemy inną niż on myśli. No kiedyś, to w jakimś sensie nie jest takie, że zaskakuje. No nie? Kiedyś pisałem sobie takie fraszki i napisałem takie zdanie, że Pan Bóg jest jedyną osobą we wszechświecie istniejącym, który jest pozbawiony prawa do niespodzianek. No to tak go dużo pozbawiłeś. No, no, no tak, no. nawet jeżeli byśmy to tak mówili, jak, jak idziesz tym obrazem ładnym, no to od razu miał na to gotowe rozwiązanie. Mówi... A to ja nie mówię, że nie miał rozwiązania. Wręcz przeciwnie, mówię, że to jest ten, który jako pierwszy sprzeciwił się złu. Że w momencie, kiedy ono się pojawia, on od razu mówi jesteś przeklęty. To jest pierwsze słowa Pana Boga po, po pojawieniu się zła na świecie. Jesteś przeklęty. Jeszcze człowiek nic nie powiedział na zło, nawet nie rozumiał pewnie, że to jest złe, co się stało. Że się pojawiło zło osobowe w postaci węża. A Bóg już w tym momencie mówi, jesteś przeklęty. On już od razu reaguje. I, I o to mi chodziło. Tak naprawdę chciałem wydobyć to, że po pierwsze zło nie jest czymś zaplanowanym w świecie. W sensie takim, że miało się pojawić, no mogło się tego, nie pojawić. Tego nie mówimy. Znaczy nie, no nie. nie upieram się przy tym, że tak jest. No. A druga rzecz, że y, tym, który pierwszy sprzeciwia się złu i walczy ze złem jest Pan Bóg. Że człowiek to robi w turnie, jak gdyby wspierając z tym Pana Boga. A nie na odwrót. Bo my... Chodzi o to, żeby odwrócić trochę myślenie. Bo mamy takie myślenie, że nas spotyka zło, a Pan Bóg to sobie gdzieś siedzi tak na spokojnie no, jest, i... Moim zdaniem On jest pierwszym, którego spotkało zło, bo to On został zdradzony. No to jeszcze jest inna kwestia, no nie? Że to zdradzony, On został nie? zdradzony, no nie? Czyli On doświadczył jako pierwszy zła, ale że pierwszy też z Nim walczy. On pierwszy cierpi z powodu zerwania więzi. No. I teraz idąc za tym, wymyśla sposób, no wymyśla. Pan Bóg ma ten sposób, posyła syna, który to wszystko naprawia, i Adam w raju jest pierwszym Adamem, a Jezus na pustyni, kuszony znowu przez tego samego, jest drugim Adamem, który tym razem mówi szatan, jak to mówi ksiądz profesor Staniek w takiej książce Aktualność Katechezy Ojców Kościoła. Jezus mówi mu idź precz, a potem, kiedy zostaje Jezus zabity na krzyżu, wchodzi do królestwa szatana. I profesor Staniek pisze, zrobił mu w tym królestwie porządek. Wywalił drzwi krainy otchłani i wyprowadził trzymanych tam w niewoli sprawiedliwych. Świetna, świetny artykuł. <laughs> Bo on tu zapisuje swoje rekolekcje i mówi o tym, co my dzisiaj próbujemy. Że, żeby o tym wszystkim mówić, to trzeba sobie mieć wyrobiony, zbudowany, opracowany jakiś światopogląd. I pokazuje profesor, że tych światopoglądów, które próbowały to wyjaśnić, skąd to zło. W naszej historii, w naszej tradycji jest kilka. Jeden z pierwszych to jest taka próba wyjaśnienia przez świętego Ireneusza. Opowiada, że całe stworzenie ustawia to w piramidzie. Na samym szczycie piramidy jest Pan Bóg, potem kolejna warstwa to są archaniołowie, kolejna warstwa to aniołowie, te wszystkie moce, zastępy panowania władzy, no no. potem gdzieś w połowie piramidy jest człowiek, jeszcze niżej tam pewnie zwierzęta, potem jeszcze rośliny no, no, cały świat. Człowiek jest gdzieś pośrodku w tej warstwie, w takim plastrze tej piramidy. No i dochodzi po tym stworzeniu do takiego momentu, kiedy Pan Bóg mówi do wszystkich, do całego stworzenia. To jest, to jest człowiek, to jest moje dziecko. I Ireneusz mówi, że ten światopogląd jest oparty o takie sformułowanie, że człowiek jest dzieckiem Boga. I jak szatan to słyszy, to mówi, to, to jest niemożliwe. To ja jestem piętro wyżej od niego, to on ma mi buty czyścić, jak pisze profesor Staniek, a nie ja jemu na posyłki biegać. I w tym momencie szatan próbuje tak sprawić, żeby człowiek wypełniał wolę szatana. Nie Boga, który jest na samym szczycie, tylko wolę szatana. Czyli zazdrość. Przez zazdrość ta piramida następuje pęknięcie. Gabriel Marcel tak powiedział, że grzech pierworodny to jest moment, w którym pękł świat. Tak, i on tak do, tej, do, do tego dna piramidy dochodzi. Pan Bóg oczywiście wchodzi z objawieniem, wchodzi Jezus Chrystus i teraz szybko idziemy w historii dalej. Jezus. Na krzyżu umiera, szatan myśli, że odnosi zwycięstwo. Ten Jezus robi porządek w piekle, wyprowadza uwięzionych i wstępuje do nieba i mówi tak, i jeszcze Matkę Bożą tutaj proszę do mnie. I aniołowie biorą Matkę Bożą i wynoszą Matkę Bożą nie na poziom człowieka, tam, gdzie człowiek był, tylko pomija aniołów i jeszcze wyżej blisko Pana Boga. To jest przebóstwienie Maryi, to w niebo wzięcie. I w tym momencie, no szatan to już skowyczy czytam, jak to jest możliwe, że ludzie teraz po zmartwychwstaniu, po, po objawieniu się Jezusa są jeszcze wyżej niż aniołowie byli. No to jak już przeszedłeś taki ten temat właśnie przebóstwienia... A jeszcze tylko dopowiem, te inne światopoglądy są też zbudowane o inne słowa. Na przykład światopogląd zbudowany o słowo miłość. Nie dziecko Boże, tylko miłość. I, i próba wyjaśnienia w oparciu o to. Albo o słowo prawda. Albo Wolna Wola. Jest kilka takich. Bardzo jest to ciekawe. Książkę każdemu polecam, podlinkuję pod spodem, pod audycją. To, to wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo to był taki bardzo skrócona wersja historii zbawienia <laughs> i odkupienia. <laughs> Takie naprawdę short story. <laughs> Natomiast jak Bóg stwarza człowieka, to stwarza go na obraz i podobieństwo. Jak szatan niszczy wchodzi jako osobowe zło, to mówi człowiekowi i bogami będziecie. I to jest ciekawe, że człowiek już to dostał od Pana Boga mm -hmm. i ma. Tak. Bo Bóg nie mówi, że będziecie na mój obraz i podobieństwo, tylko mówi, jesteście już teraz Świetnie. na mój obraz i podobieństwo. A szatan jakby idzie w zupełnie inną stronę i mówi, że będziecie bogami. Jakby chciał pokazać, że... Pan Bóg to jest skłamał, nie, nie stworzył was na swój obraz, nie jesteście bogami, nie jesteście przeznaczeni do przebóstwienia. I ten moment, kiedy wyciąga Maryję tak wysoko do siebie, to przebóstwienie człowieka, to jest tak, jakby udowadniał, że mówił prawdę. I ona Od jest jako początku, pierwsza i nas no też to czeka. Tak. I my już tego zadatek mamy. No nie? To jest to na obraz i podobieństwo Boga, że już w sobie mamy coś z tego przebóstwienia, ale to się akurat pojawia też właśnie w takim kontekście, żeby. To mi się też spodobało. Jak się mówi o złu, to trzeba pana Boga i człowieka trzymać w odpowiednich granicach. I to jest też bardzo ciekawe, że ani Bóg, ani człowiek nie mogą być w żaden absolutny sposób utożsamiani ze złem. Że zło jest pomiędzy właśnie tym szatanem. Czyli, że nie można człowieka porównać do zła tak, i nie tak. można pana Boga porównać do zła. I to, co się pojawia między. Powiedzmy, człowiekiem, a Panem Bogiem, to osobowe zło w postaci szatana. To o nim można nie można powiedzieć. czyni człowieka złym, tylko kusi do zła. No ale o tym osobowym można powiedzieć, że jest tak, zły. a to jest czyste zło wtedy. A my zaś rozróżniamy, że człowiek popełnia złe albo dobre czyny. Tak. Natomiast i potem może zyskać człowiek taką łatwość dopełnienia. Ostatnio to... On to jeszcze inaczej rozróżnił, że my popełniamy grzechy, a nie zło że my jesteśmy kuszeni do zła, co jest grzechem. Mhm. To jest jeszcze takie ciekawe. to Pewnie wymagałoby jeszcze dodatkowej konferencji, dodatkowego spotkania, ale żeby tak ująć takie coś, że to zło fizyczne, zło osobowe, zło takie dotykalne, niezawinione przez nikogo tak naprawdę, ono kusi człowieka. I to jest taki moment bardzo newralgiczny w podejściu do zła. Mówiliśmy, że jest to zło takie, ja to nazywam naturalne, jak coś, co nas spotkało, krzywda jakaś, nabicie siniaka, nie? To, albo śmierć. Śmierć tak. jest złem takim naturalnym, ale też przeczytałem sama w sobie, śmierć nie jest zła. Bo gdybyśmy nie byli skażeni tym, co się stało w raju... Gdyby to, nie pęknięcie świata, To moglibyśmy no to śmierć odbierać zupełnie normalnie, że to jest kolejne przejście do czegoś albo fajnego. Albo jej w ogóle nie było, bo to jest nieweryfikowalne. Nie Mogła być częścią życia ludzkiego, tak jak w przypadku tej poczwarki motyla. Mogłoby je w ogóle nie być, nie wiemy tego. Wiemy, że jest i święci się przecież nie boją śmierci. Być może oni mają tak. ten dar takiego przeżywania, jak powinno to być, albo jak to zostało zaplanowane. Na pewno jedno warto wziąć pod uwagę, że jak pojawia się temat zła, to to, że człowiek krzyczy i sprzeciwia się złu, jest jak najbardziej w porządku i ma prawo się sprzeciwiać, sprzeciwiać złu. Że tym, który się pierwszy sprzeciwił i który najmocniej walczy ze złem jest Pan Bóg. I który jedyny może to pokonać. I który jako jedyny może to pokonać. I to jest też fajnie pokazane w tej książce tego Gesze, który mówi tak, skoro absolutne zło, czyli szatan, jest całkowicie irracjonalny, nie ma sensu, nie można go zrozumieć, w żaden sposób tak naprawdę określić, to musi się pojawić coś, co będzie tak zwariowane i tak niesamowite, że jako jedyne będzie się mogło temu sprzeciwić. I jedyne słowo, które temu odpowiada w historii ludzkości, to jest słowo zbawienie. Krzyż. Zbawienie, którego mm. dokonał Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie. Tak, tak, tak. Bo że to jest jedyny spo... możliwy sposób pokonania zła. Nie nikt ma się innego. nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał, tak. Że w taki sposób. To jeszcze szybciutko na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że aniołowie to jest odrębny gatunek. Bardzo często popełniamy błąd, jak są trudne sytuacje w życiu i powiedzmy małe dziecko odchodzi do domu ojca, ktoś mówi, że to będzie nasz aniołek. Nie, nie to będzie. jest zupełnie inny byt. Aniołowie to aniołowie, a ludzie to ludzie i ludzie finalnie będą wyżej niż aniołowie. No temat aniołów i ludzi to też jest może na najbliższe spotkanie nasze. A ile w ogóle jest archaniołów? Jest archaniołów? Na pewno więcej niż trzech. Apokalipsa wspomina o siedmiu. O siedmiu. Imiona znamy trzech. No, czasem można znaleźć jeszcze y, czwarte imię Tylko teraz nie pamiętam. Jeśli ktoś pamięta, napiszcie w komentarzu. Pamiętaj. Serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy, do zobaczenia. I do zobaczenia za tydzień.